Nasza patronka była osobą niezwykłą, żyła na przełomie III i IV wieku. Sprawiła nawet, że na Śląsku Barbary obchodzą imieniny, a nie urodziny. Tak jest na przykład z moją kuzynką, co jest rzeczą niebywałą, ponieważ obchodzenie imienin na Śląsku nie uchodzi. Patronuje zawodom twardym i zawodom niebezpiecznym. Można by się spodziewać, że patronem tych twardych, niebezpiecznych zawodów będzie jakiś umięśniony, równie twardy mężczyzna. Jakiś może, nie wiem, średniowieczny rycerz o kamiennej pięści. Nic bardziej błędnego. Piękna i delikatna Barbara, która była bardzo delikatna, piszą o tym źródła, była wrażliwa na poezję, piękno, na sztukę. Taka osóbka jest patronką tych twardych ludzi. Ciekawe dlaczego. Prawda jest taka, po pierwsze Barbara była twarda duchem. Nie potrafiono jej złamać. Ojciec robił co mógł. Nie dało się. Barbara nikogo i niczego się nie bała. Pielęgnowała górników w pobliskich kamieniołomach, gdzie marmur wydobywano. Towarzyszyła umierającym górnikom. To też przypuszczam jest powód, że górnicy ją wybrali. No i po drugie górnik, hutnik, strażak, rybak na morzu. Tak samo on sam jeszcze etosu swojej pracy nie tworzył. To kochająca i pobożna żona, dobre, kochające dzieci, z troską żegnały wychodzącego do pracy ojca ze słowami: z Panem Bogiem. Ja pochodzę z Czarnego Śląska i wiem, o czym mówię. Nawet dziś, w samym środku epoki konsumpcji i ateizmu, zresztą o wiele groźniejszego w tym dzisiejszym wydaniu od komuny, górnicy dalej pod ziemią, z tego co wiem, witają się słowami szczęść Boże. Dziś mamy inne wartości, jest kultur sukcesu. Czy taki górnik, czy hutnik, czy strażak, czy rybak wypływający na morze, czy to jest człowiek sukcesu? Według współczesnego świata nie. Według tego, co ja uważam, to tak. To jest sukces, gdy się ma uczciwą, rzetelną pracę, wspaniałą, mającą żonę, dzieci, rodzinę.